jak już Asan zaśpiewał, to zacząłem namawiać Asana, że może ten utwór ma taki potencjał, że ten tekst okej, ale może do innego utworu niech ten tekst będzie, a tutaj może taki bardziej, no jakiś taki uniwersalny, taki, że może kiedyś w radiu go puszczą, bo tamten raczej się nie nadawał do tego, żeby był radiowy. Dał się namówić, poszedł pod drzewo gdzieś tam do ogródka i za godzinę czasu przyniósł tekst do Bałkanicy, którą zresztą tak nazwałem, bo zależało mi na tym, żeby nazwać ten utwór słowem, którego w zasadzie jeszcze nie ma, bo jest Bałkanika, Balcanika, jakieś tam różne, ale mi zależało na tym, żeby to jakby to słowotwórczo potraktować ten tytuł. Zaśpiewał, za pierwszym razem zaśpiewał i wiedzieliśmy, że to jest to. Kolega zawiózł do radia. No, okazało się, że ten utwór nie został przyjęty przez to grono jury do festiwalu, natomiast rok później został przebojem festiwalowym w 2014 roku. Także no, to jest taka historia i też teledysk, który też tak w zasadzie bardzo spontanicznie został nakręcony, miał wpływ na to, że wymiar też wizualny tego utworu jakoś tak się skomponował z tym dźwiękiem. I jak zamieściliśmy ten utwór na YouTubie, on zaczął jakoś tak... To były jakby pierwsze takie doświadczenia z licznikiem YouTube'owym. I zaczęliśmy to obserwować, tak, no dziwić się, no o co tu chodzi, dlaczego tak się dzieje. Kiedy pierwszy milion, tak, a potem następny. Tak, ale to tak, tak następowało szybko, że no, byliśmy no, zaskoczeni bardzo. Później Tomek Jankowski z Polskiego Radia skontaktował się z nami i zaproponował nam koncert w SK Music Award w Szczecinie w 2013 roku, w lipcu. No nie byliśmy gotowi w zasadzie na koncertowanie. Był tam jeden koncert, który też udało się nam w nowym składzie zagrać, ale też no nie wiedzieliśmy, jak ludzie odbiorą nas, a o dziwo odebrali nas pozytywnie, bardzo dobrze. Więc to nam troszeczkę dodało wiatru w skrzydła i wystąpiliśmy w SK Music Awards. No i od tego czasu licznik zaczął bić, pojawiły się propozycje koncertowe. No i jak chcieliśmy zrezygnować z grania, tak no w pewnym momencie no doszliśmy do wniosku, no skoro chyba publiczność chce takie odsłony zespołu piersi, no to spróbujmy. Czy złapaliście ten drugi oddech, jak mówią sportowcy czasem, prawda? Tak, skoro wspomniałeś już. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ktoś się może buntować przeciwko temu, bo... No zmianie stylistyki, no to tak jak ja też mówię, tak, że bardziej się przyznaję do tych pierwszych piersi, tak, tylko ja zauważam, nie mam tym drugim nic złego do zarzucenia. Prawda? Ja zauważam, że ludzie opierają tą stylistykę nowej ery twórczości zespołu piersi na utworze Bałkanica i często nie słuchając całej płyty, gdzie tam jest prawie 20 utworów i tam są też utwory rockowe, punkowe, ciężkie, w różnych stylistykach, zresztą tak jak w różnej stylistyce były komponowane i wydawane utwory z Pawłem. Bo jak ktoś kojarzy zespół piersi tylko i wyłącznie z muzyką punkową lat 80., to wysyłam do płyt Powrót do raju, Raj na ziemi, czy nawet My są Amerykany, gdzie też tam szukaliśmy różnych brzmień i różnych styli. No, a tym bardziej pieśni ojczyźniane, czy tam, gdzie też... klimat ludowy nam towarzyszył.
No i tak te 40 lat minęło jak jeden dzień, jakbyśmy wrócili do serialu z zespołem Piersi. No i teraz już moglibyśmy rozmawiać o tej muzyce, bo mam dziesiątki pytań, które chciałem Tobie zadać. Jak wygląda praca nad tekstem, nad muzyką, który z Was ma i miał na największy wpływ na te poszczególne elementy, prawda? Jak to się dzieje, to ta twórczość, zanim się wejdzie do studia, to co mnie też najbardziej fascynuje, tego miejsca prób, bo tam naprawdę powstaje coś, co później widzimy taką tą piękną rzeźbę na końcu. Natomiast teraz, tak jak sam powiedziałeś, był już ten koncert, na którym mogliśmy słuchać Waszych przyjaciół. Teraz z nimi wystąpicie. 29. To taki wielki dzień także i dla tej sceny, i dla Opola, bo jednak, co by nie było, kiedy się słyszy, jeżdżąc po Polsce, hasło Piersi, to mówi się to zespół opolski. Jednak jest to wybrzmiewa, co by nie spojrzeć. To nie mówi się to zespół z Gdańska i tak dalej. Mówi się, że to jest jednak zespół opolski. Jednak te korzenie tutaj Opola, opolszczyzny są ogromne, więc to też jest wydarzenie wielkie tutaj dla tego miejsca. Dlatego na początku powiedziałem, że Cię zapytam, jakie masz skojarzenia te tu, prawda, drepcząc. A ty skojarzenia z tą sceną to mam bardzo historyczne. One zahaczają o początek lat 80., kiedy w zespole Hak, grając z Jarkiem Lachem, późniejszym gitarzystą AIRL, z Leszkiem Wojtasem, perkusistą, z Niemodlina zresztą, i z Pawłem Kukizem, z Jurkiem Kaczanowskim, wystąpiliśmy tutaj w 82 roku. To była Muzyczna jesień, czy Rok nad Odrą? Rok nad Odrą. I to był pierwszy koncert tutaj na tej scenie, która też dla mnie była taką magiczną sceną, którą tylko w telewizji widziałem. Więc to bardzo przeżywałem. I mieliśmy możliwość nagrania, dzięki temu, że wygraliśmy ten festiwal, to mogliśmy nagrać parę utworów w opolskim radio. To wtedy nagraliśmy utwór Ołowiane Głowy. Ołowiane Głowy to jest, powiem Ci, to siedzi, tak. Naprawdę przez 40 lat mi to siedzi we łbie. No. Tak, Ołowiane Głowy, Mózgi, Bezzemna Potęga, to była taka pierwsza. Te utwory dziś są na YouTubie i w internecie można gdzieś tam znaleźć te utwory. Później już się Hak jakby troszeczkę rozjechał i w 84 się znowu gdzieś tam połączyliśmy w Jarocinie i stworzyliśmy tą formację, taką trochę nietypową formację muzyczną, która w dużym stopniu opierała się na tekstach Pawła, no i jego charyzmie. Tego nie ma co ukrywać i to trzeba po prostu szanować, no, bez względu na to, co się dzieje. No tak, ja też tutaj rozmawiam też z perspektywy Twojej. To jest też Twoja część tego muzycznego życia, która ma, tak jak każdy nurt ma przecież odbicia też, prawda? Główne, jakie mamy te swoje odnogi. No i na koniec oczywiście nie mogę nie zapytać o te przygotowania do koncertu. Zdecydowaliście się na to, żeby ten jeden z tych wielkich koncertów był tu właśnie w Opolu. Ja wiem, że wszystkiego nie zdradzimy, ale coś nam powiesz, bo to już zostały godziny powoli odliczane. Wszystkiego nie zdradzę. Bo jeszcze wszystkiego nie wiem, bo to mi łatwiej nie zdradzać, ale mogę tylko tyle powiedzieć, że taką ciekawostką może być to, że wraz z Golcami, z częścią orkiestry Golec, którzy tutaj się pojawią, bo z nimi 3 lata graliśmy, znaczy oni jakby zasilali naszą sekcję dętą przez 3 lata, od 96 do 99 jakoś tak. Więc jakby razem też tworzyliśmy chyba 3 płyty. I my zagramy ich utwory,
oni też oni wejdą zagrać z nami parę utworów. Ale zapraszając naszych widzów, waszych fanów, kogo jeszcze się możemy spodziewać, tych których już wiesz. Jeśli chodzi o Opole, to mam potwierdzenie, że Ducze będzie, gitarzysta. Jakubowski, Leszek, także on będzie chciał też na scenę wejść i z nami parę utworów zagrać. Co do reszty, to no, jest jeden gitarzysta, który jeden sezon z nami grał, Sebastian, który specjalnie z Norwegii przyleci, żeby chociaż na jeden utwór tutaj wejść i zagrać. No, liczę na to, że Tomek Żelazko też się pojawi, liczę, że Amorek i Aladdin też się pojawią, no i ja bym chciał, żeby tu się wszyscy pojawili tak naprawdę i muzycznie celebrowali te 40 lat, bo jak ja miałem wątpliwości, czy to jest dobry pomysł, tak moi koledzy mi powiedzieli, że to chyba nie jest takie częste, jak zespół obchodzi 40-lecie, więc trzeba to wykorzystać. Bo być może 50-lecia nie będzie. No, ja mówię, no dobra, może nie będzie faktycznie, to zróbmy to 40-lecie. Nie, no spokojnie, Stąsi grali to, co wy macie nie zagrać. Tak. No. No i oczywiście, tak jak powiedziałeś, zapraszacie na te jubileusze mnóstwo rzeczywiście gwiazd polskiej muzyki tak, rockowej. Będzie tam Big Cyt, z którym się przyjaźnimy. Będzie Chadoman, który jest też takim ma charakter, w którym gdzieś tam wspólnie potrafimy znaleźć język. I czasami nawet gdzieś tam się spotykamy na scenie, gramy wspólnie utwory, czy jego, czy on nasze. Nie powiem, jaki utwór on zaśpiewa, ale wiem, że będzie to ciekawe wykonanie. Enej, jest to też zespół, który zahacza też stylistycznie trochę o ten klimat ludowy i też się z nimi przyjaźnimy. Będzie Konrad Baum, to jest wokalista byłej grupy już DOK, który jest laureatem Voice of Poland z tamtego roku. O tyle się przyjaźnimy, że on jest jakby z tych terenów, gdzie wokalista pochodzi, czyli tam Rzeszów i okolice. Będzie Kabaret Młodych Panów i Kabaret Łowcy.b. Czyli to też taki humor, który, no, który nam odpowiada i oni bez problemu, z chęcią godzą się na to, żeby razem na jednej scenie się pojawić. Proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze rozmawiać ze Zbyszkiem Moździerskim pewnie godzinami. Może kiedyś przyjdzie na to czas. Teraz ja bym Cię prosił, aby naszych widzów Czasu na Opole specjalnie zaprosić też na ten koncert, bo to w końcu Opolanie i nie tylko, więc dla Państwa Zbigniew Moździerski. Proszę bardzo. Zapraszam Państwa na koncert jubileuszowy, który odbędzie się 29 sierpnia. To jest ostatni czwartek wakacji. Koncert będzie o tyle szczególny, że drugiego takiego nie będzie na pewno. Nie będzie takiego składu, nie będzie takiego repertuaru i nie będzie takiego klimatu. Liczę na to, że byli muzycy zespołu Piersi się tutaj pojawią. I wspólnie, być może już ostatni raz, zagramy materiał muzyczny zespołu Piersi właśnie na tej scenie. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, to zapraszamy. Raz jeszcze dziękuję Ci bardzo za spotkanie i mówiąc językiem piosenki, oczywiście będzie zabawa, ale będzie jeszcze mnóstwo innych atrakcji podczas tego koncertu. Tego się mogą Państwo spodziewać. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Myślę, że tak, że będzie ciekawie.